Wbijemy się na pętli przy błogosławionej Karoliny. Autobus, w którym dzisiaj jeżdżę na linii nocnej N2 JL-420-N4-CNG Supero. I właśnie ruszam z błogosławionej Karoliny w kierunku pętli przy Słocińskiej. Linia w tym wariancie ma 44 przystanki. Zbliżam się właśnie do skrzyżowania z ulicą Łodrzykońską i jadę ulicą Błogosławionej Karoliny w kierunku przystanku Błogosławionej Karoliny Przedszkolnej. Jest to jedna z trzech linii nocnych, oprócz N1, który nagrywałem wczoraj. Dzisiaj właśnie nagrywam linię N2. Jeszcze mamy linię nocną N3. Jest to nocne koło. Linia zaczyna i kończy na ulicy Lubelskiej. Natomiast w przypadku linii N2 ma ona 4 warianty. Wariant ze Słocińskiej na Błogosławionej Karoliny, z Błogosławionej Karoliny na Słocińską, z Placu Wolności na Błogosławionej Karoliny. Wolności na Błogosławionej Karoliny i z Błogosławionej Karoliny na Plac Wolności. Minąłem skrzyżowanie z ulicą Leską, teraz tutaj mamy po prawej ulicy Wojską, jest jedna z nowszych ulic na osiedlu Projektant. W planach kiedyś na pewno będzie tam autobus, ponieważ już powstały zatoki przystankowe. No i wjeżdżamy na przystanek Błogosławionej Karoliny Nowy Sądecka. Zbliżamy się do ronda imieniem Świętego Floriana. Po prawej i po lewej stronie ronda mamy ulicę Strzygowską. Od ronda Rotmistrza Pileckiego aż do ulicy
Wita Stwosza, linia jedzie tą samą trasą. Następnie od przystanku Wita Stwosza Langiewicza aż do przystanku Plac Wolności 01 jedzie trasą 17. Właściwie od przystanku Plac Wolności aż do przystanku Powstańcy Warszawy Graniczna jedzie trasą linii 10. Następnie skręca do Rytana, jedzie do końca ulicy Rytana, skręca w prawo w ulicę Lwowską i od przystanku Lwowska jednostka wojskowa aż do przystanku Witolda Seminarium jedzie teraz u linii, no właściwie aż do przystanku Paderewskiego Kościół jedzie teraz u linii 16 i od przystanku Paderewskiego Kościół jedzie teraz u linii 6. Opuściłem przystanek Strzelnicza 01, powoli zbliżam się do skrzyżowania z ulicą Plenerową oraz ulicą Wybrodzkiego. Skręcam w ulicę Plenerową i najbliższy przystanek to przystanek Plenerowa Przedszkola. Linii 17
jeżeli kursuje w wariancie wydłużonym z ulicy Przemysłowej. Przystanek to jest przystanek Witas Trusza Kościół.
Kaktusa Wyspiańskiego. Thank you.
właśnie jak wygląda w nocy. Moim zdaniem lepiej wygląda w nocy podświetlony niż w dzień. Czekam na sygnał ze sterownika na odjazd. Mam tutaj wydłużony czas, jest 3 minuty, żeby była możliwość przesiadki się, chociaż w sumie nic takiego nie jedzie, co by umożliwiało coś takiego. Bo w przeciwnym kierunku jak jechałem, tam było przerwę w sumie 6 minut na placu wolności. Jakby dać szansę dojechać innym i się przesiąść. Jest w tym momencie 2:59, za 30 sekund wybije 3:00 i wystartuje ostatni raz z placu wolności 01 w kierunku Słocińskiej. Następny kurs kończy już na placu wolności 04. Przepraszam. Czyli z Błogosławionej Karoliny dojeżdżam do Piłsudskiego Urzędu Wojewódzkiego 03, a następnie skręcam w lewo w Adama Asnyka, przejeżdżam przez Bardowskiego i kończę kurs. Idziemy w stronę następnego przystanku.
jeszcze pełna chwila. Czekam na sygnał ze sterownika, przepraszam, czekam na czerwone światło, aż światło czerwone zmieni się na światło zielone. Thank you.
jesteśmy na skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości po prawej, po lewej stronie mamy Majora Kopistu. Cmentarz.